Dzień dobry drodzy Państwo, bardzo gorąco witam Państwa i zapraszam na film szkoleniowy przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Enterprise Europe Network. Temat naszego dzisiejszego spotkania to jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej jako szansa na dynamiczny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ja nazywam się Justyna Dźwig-Kluge i jestem dziennikarką, a dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla Państwa rozmowę z naszym ekspertem. A tym ekspertem jest pan dr Jarosław Greser, doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan doktor zajmuje się prawem nowych technologii i regulacji wschodzących technologii. Jest również wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej, członkiem sieci eksperckiej Team Europe, a także autorem bardzo wielu publikacji naukowych na temat prywatności i ochrony danych osobowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, jeśli się widzimy i słyszymy, to myślę, że możemy zaczynać od takiego pytania, które, jak sądzę, pana nie zaskoczy, ale musimy wprowadzić do tematu naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie, czym właściwie jest ta strategia jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej? No tak, faktycznie mogę powiedzieć, że pytanie zaskakujące nie jest, ale bardzo dużo się o tym mówi i w mediach, i mamy bardzo dużo też komunikatów ze strony Komisji Europejskiej, która bardzo intensywnie, zwłaszcza pod przewodnictwem nowej przewodniczącej Ursuli von Leyen, promuje i działa na rzecz tego, żeby powstał jednolity rynek cyfrowy. I to jest taka koncepcja, która wywodzi się, czy odnosi się do fundamentów Unii Europejskiej, no bo jak Unia Europejska powstawała, to był to w pierwszym rzędzie sojusz o charakterze gospodarczym i jego istotą było to, żeby zjednoczyć gospodarki państw europejskich i tym samym przyspieszyć ich rozwój. A to zjednoczenie miało na początku mieć taki cel, że oczywiście znosimy cła, znosimy bariery podobne do ceł, ale też staramy się harmonizować prawo i mamy cztery swobody, czyli przepływu na przykład kapitału, czy przepływu osób. I w ten sposób gospodarka europejska się rozwijała, później doprowadziło to do powstania Unii Europejskiej, która już jest ciałem takim zmierzającym też ku integracji politycznej, ale nie zapomniano o tych gospodarczych korzeniach Europy. No i z drugiej strony powstał nam cyfrowy świat, tak jakby niezależnie od wszystkich innych rzeczy, które się w Europie działy, rozwinął się internet i razem z tym internetem, no, my jesteśmy częścią cały czas tego, więc po prostu zmienia się to na bieżąco, ale jeżeli sobie przypomnimy, jak wyglądał świat nawet 10, a już na pewno 20 czy 30 lat wcześniej, no to jest rewolucja na skalę rewolucji przemysłowej. No po prostu wszystko nam się zmieniło. No i w związku z tym jest również koncepcja, żeby ten jednolity rynek powstał w świecie cyfrowym, czyli żebyśmy znieśli wewnątrz Unii Europejskiej dla państw członkowskich bariery, które uniemożliwiają świadczenie, czy utrudniają świadczenie usług podmiotom z jednego kraju innych krajach. Wiadomo, że świat cyfrowy rządzi się trochę, no, czasami trochę, czasami bardzo innymi prawami i nie dało się bezpośrednio zastosować do tych narzędzi, które mamy w takim prawdziwym świecie, no bo ta główna na przykład batalia w początkowym momencie istnienia tego, to były bariery celne. No, w internecie nałożyć cło jest bardzo trudno. Za to łatwo jest nałożyć geolokalizację na przykład, która no, może bardzo utrudnić świadczenie usług. Też dla mnie jako konsumenta może być taką dosyć dużą uciążliwością. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, mamy takie zjawisko, które no, bardzo jest widoczne właśnie w świecie cyfrowym, czyli powstawanie ogromnych korporacji obejmujących, czy będących właściwie monopolistą w jakichś segmentach rynku, albo przynajmniej kontrolujących w dużej części ten rynek. No tutaj głównie to używa się takiego pojęcia GAFA, czy GAFAM, i ono obejmuje Google, Facebook, Amazon i Apple.
czasami się do tego dodaje Microsoft. No, jak można zauważyć, wszystkie te pięć firm ma swoje korzenie i jest regulowana prawem Stanów Zjednoczonych. Do tego nam jeszcze dochodzi rywalizacja z Chinami i te nowe zjawiska cyfrowe, na przykład w obszarze konsumenckim, takie jak TikTok, które może dla starszych odbiorców tutaj taka mniej znana, no ale jak ktoś zapyta swoich dzieci, czy kolegów, czy koleżanki nastoletnie, to od razu będzie wiedział, że to jest no, wiodąca aplikacja. To jest aplikacja chińska i też są no, różne kontrowersje związane z jej używaniem. Więc jednolity rynek cyfrowy ma doprowadzić też do tego, że Europa, korzystając z tego potencjału, że jest nas 800 milionów konsumentów, że jesteśmy jako kontynent wiodący w innowacjach, odrobinkę odstajemy od tych dwóch potęg w świecie cyfrowym, czy to są głównie Stany, ale bardzo mocno się rozwinęli Chińczycy i w niektórych aspektach, oczywiście mówimy na metapoziomie i tak no, generalizując, że w niektórych aspektach Europa trochę została z tyłu, żeby to zjawisko się nie pogłębiało. Chcemy wykorzystać nasz potencjał tak, jak zrobiliśmy to, odbudowując się po II wojnie światowej. No bo oczywiście były też inne zjawiska, takie jak plan Marshalla, ale mamy jasne dowody, że jednolity rynek cyfrowy doprowadził do powstania Europy jako takiego wiodącego obszaru, gdzie można było na przykład welfare state prowadzić, bo po prostu były na to pieniądze. Powiedział Pan o takich potentatach, a ja bym chciała zapytać o tych nieco mniejszych, to znaczy o małe i średnie przedsiębiorstwa. Jaką one mogą rolę odgrywać na tym jednolitym, czy w tym jednolitym rynku cyfrowym, na rynku cyfrowym? No, punkt wyjścia jest taki, że małe i średnie przedsiębiorstwa to jest ten kręgosłup gospodarki. No, nie da się stworzyć systemu gospodarczego opartego wyłącznie na wielkich przedsiębiorstwach. Powiedzmy, że są takie próby robione w Korei, ten system opierający się na czebolach, ale to też nie jest tak, że tam mamy 5 czy 10 czeboli, poza tym już nic w tej gospodarce nie istnieje. No, na poziomie Unii mamy, w całej Unii szacuje się, że mamy około 25 milionów małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tych przedsiębiorstw, które zatrudniają od 10 do 250 pracowników, plus jeszcze mamy całą sferę mikroprzedsiębiorców, czyli samozatrudnionych i osób do zatrudniających do 10 pracowników. To jeżeli mamy 25 milionów podmiotów i generują one znaczną ilość PKB, to nie tylko to jest moja konkluzja, ale to jest przede wszystkim konkluzja decydentów Komisji Europejskiej i w innych organach unijnych, że to jest podstawa systemu gospodarczego. I to jeżeli my chcemy wprowadzać innowacje, chcemy być liderem na tym rynku cyfrowym, to musimy się oprzeć na tych przedsiębiorcach, bo bez nich się to po prostu nie uda. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że cyfryzacja obejmuje wszystkie branże i coraz trudniej jest prowadzić biznes, nie biorąc w jakimś zakresie przynajmniej pod uwagę nowych technologii. Oczywiście zawsze będą jakieś niszowe działalności pod tytułem, nie wiem, kowal artystyczny, no i powiedzmy, że tutaj jest jakby to mniej ważne, żeby, no ale taki ktoś też powinien obsługiwać internet, no bo ludzie do niego wysyłają maile, zazwyczaj taki ktoś ma stronę internetową, to przynajmniej powinien wiedzieć, jeżeli jasne, że nie wykona jej sam, ale przynajmniej wiedzieć, czego potrzebuje, komu to zlecić i tak dalej. Dlatego w różnego rodzaju branżach, które nie są bezpośrednio związane z internetem, następuje ten element związany z cyfryzacją i tutaj to, na co trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę, to, że właściwie każda branża będzie wymagała od swoich pracowników podniesienia kompetencji cyfrowych, żeby móc się w tym cyfrowym
świecie posługiwać i najprawdopodobniej cyfryzacja dąży, jakby dotknie też każdej branży, no bo z tym jest związane budowanie przewagi konkurencyjnej, na przykład w sferze obniżania kosztów albo przyspieszania jakichś procesów, albo wprowadzania nowych produktów czy usług. Więc tutaj jeszcze raz to podkreślę. Małe i średnie przedsiębiorstwa, ale we wszystkich branżach, te działania Unii Europejskiej w ramach jednolitego rynku cyfrowego nie dotyczą tylko stricte branż związanych z, powiedzmy sobie, informatyką. To dotyczy producentów obrabiarek, usług medycznych, no wszystkiego, czego sobie możemy po prostu no, wyobrazić. I to bardzo dobrze widać w pandemii teraz, no bo ktoś mógł powiedzieć rok temu, no bo no mamy trochę więcej niż rok już od wprowadzenia obostrzeń, no że nie wiem, mam małą restaurację, jakąś taką osiedlową, to w sumie no jakby po co mi internet, umiem gotować, mogę sobie zamówić przez telefon potrzebne mi składniki, a nagle się okazało, że dzięki wykorzystaniu internetu nie tylko mogę świadczyć usługi na przykład w taki sposób, że ludzie u mnie te usługi zamawiają, ale na przykład mogę dywersyfikować swoją działalność poprzez tworzenie kursów gotowania online albo przystępowania do, nie wiem, promowania się na Facebooku albo wchodzenia w jakieś sieci czy agregaty takie jak firmy, które organizują dowożenie posiłków, nie? No i do tego są wymagane co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe, a w wielu przypadkach trochę bardziej niż podstawowe, czy trochę bardziej niż obsługa przeglądarki internetowej. To bardzo ważne, co Pan powiedział o pandemii COVID-19, w jaki sposób ona pewnie przyspieszy pewne zmiany cyfrowe, ale też pokazała rzeczy, które już się zaczynały, ale ona je uwypukliła w jakiejś formie. No ale pandemia pandemią, a programy europejskie programami i one mają swój bieg, dlatego chciałam Pana zapytać o takie hasło Program Cyfrowa Europa, lata 2021-2027. Jakie są główne założenia tego programu? Główne założenie tego programu jest już w tytule tego programu, czyli mamy tworzyć cyfrową Europę i zgodnie ze strategiami, czy strategią Unii Europejskiej mamy być gotowi na digital age, czyli ten wiek cyfryzacji, który no, jedni mówią, że nadchodzi, a inni mówią, że już w nim jesteśmy. W każdym razie, żeby się przygotować i żeby mieć tą pozycję liderską w tej nowej epoce, tak jakby większość przyjmuje taką nomenklaturę, to Unia Europejska przygotowała, no, można powiedzieć, bardzo znaczące środki finansowe, bo to jest 7,5, trochę więcej niż 7,5 miliarda euro w cenach bieżących, czyli z uwzględnieniem inflacji to będą trochę wyższe kwoty, na to, żeby zbudować infrastrukturę, ale też kompetencje mające przygotować nas jako Europejczyków do pełnego uczestnictwa w tym cyfrowym świecie. No i mamy 5 priorytetów, które Komisja Europejska postawiła przed tym programem. Tak jak mówiłem, one mają budować zarówno infrastrukturę, jak i kompetencje osób, czyli mają też, ten program też jest skierowany na rozwój mieszkańców Unii Europejskiej. Pierwszym z tych priorytetów jest budowa superkomputerów. Tutaj jest ważne to zastrzeżenie, że skupiamy się na superkomputerach jako specyficznej takiej jednostce, która służy wielkoskalowym obliczeniom. Drugim jest rozwój sztucznej inteligencji, czyli to, co teraz jest na topie, jeżeli chodzi o rozwój cyfryzacji, to jest taka najbardziej, no nie chcę powiedzieć modna, ale rzecz, która się, no jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się rzeczy w nowych technologiach. Trzecią jest cyberbezpieczeństwo i to jest taka klamra spinająca
w ogóle nowe technologie z tego powodu, że no jakby samo usieciowienie, jeżeli to nie będzie bezpieczne, jeżeli nie będzie zaufania ze strony użytkowników sieci, no to nic nam nie da, że po prostu podłączymy ludzi do internetu. Kolejną są zaawansowane umiejętności cyfrowe, czyli ten aspekt, który jest skierowany typowo na rozwój ludzi. I ostatnią zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych, ale zarówno w gospodarce, jak i w społeczeństwie, bo to ma nie tylko służyć rozwojowi gospodarczemu bezpośrednio, ale Unia Europejska od dawna promuje takie założenie, że rozwój społeczny jest bezpośrednio skorelowany z rozwojem gospodarczym, czyli też cyfryzacja usług społecznych, takich jak na przykład sądy, czy wymiar sprawiedliwości bardziej, nie? Czy służba zdrowia, na przykład w wymiarze transgranicznym. Więc jakby te pięć priorytetów zostało wybranych jako takie kluczowe w tym dosyć na krótkim okresie, no bo to jest 6 lat i tylko jakby w ich ramach, one są jednak dosyć szerokie, ale no z jednej strony szerokie, z drugiej wąskie, nie? W ich ramach te środki będą wydatkowane. Powiedział pan, kiedy pan powiedział wymiar sprawiedliwości, to mnie się od razu skojarzyło prawo i różne regulacje prawne. Jakie regulacje odnoszą się szczególnie do tego jednolitego rynku cyfrowego? I oczywiście w drugiej części tego pytania, jak one wpływają na działalność małych i średnich przedsiębiorstw? No, Unia, trzeba powiedzieć, bardzo intensywną, właściwie Komisja Europejska, no bo to jest ten organ, który tutaj głównie jest odpowiedzialny, bardzo intensywną akcję taką o charakterze regulacyjnym podjęła i trzeba przyznać, że no bardzo duże przyspieszenie jest, zwłaszcza w 2020 roku, 15 grudnia ogłoszono taki bardzo duży pakiet różnego rodzaju projektów mających przyspieszać tworzenie tego jednolitego rynku cyfrowego. Ja tu nie będę też mówił o wszystkich, bo tego jest tak dużo, że moglibyśmy poświęcić na to pewnie kilkanaście godzin, ale skupiamy się na tych, które są najbardziej no, interesujące. Nie każdy się może tym pasjonować, ale ważne z perspektywy małego czy średniego przedsiębiorcy, który sobie działa na rynku i chciałby, czy już jest na tym jednolitym rynku cyfrowym. Pierwszy, na który warto zwrócić uwagę, to jest rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi. I za nim stoi takie założenie, że dane to jest nowa ropa naftowa. To się dokładnie tak o tym mówi. Czyli tak jak za rozwojem gospodarki tej industrialnej opartej na fabrykach, przemyśle, stał węgiel, stal i ropa naftowa, to za rozwojem gospodarki postindustrialnej mają stać dane. Jest to jeszcze związane z tym, że no dane są głównym paliwem, że tak to ujmę, sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja nie działa bez danych. To jakby te rzeczy są no super silnie skorelowane. Co ma ten akt prawny wprowadzać? Przede wszystkim ma ułatwić dostęp do danych niektórych kategorii wymienionych w tym akcie, które są obecnie w dyspozycji sektora publicznego i dostęp do nich teoretycznie jest możliwy, ale często jest utrudniony i też są różne bariery w różnych krajach, a my mówimy o takich informacjach, które na przykład dotyczą sektora opieki zdrowotnej. Jeżeli założenie jest takie, jak będzie większy dostęp do danych, tych danych będzie więcej, to zaczną powstawać nowe usługi i prawdopodobnie też zaczną powstawać nowe produkty, bo lepiej będziemy znać preferencje naszych konsumentów, zaczniemy znajdować sobie nowe nisze i one będą wychodzić z tego, że my sobie te dane będziemy analizować. Powstanie też taki
podmiot czy grupa podmiotów, które dzielą się danymi altruistycznie, czyli nie muszą się tymi danymi dzielić, bo też trzeba pamiętać, że dane bardzo często, zwłaszcza produkowane przez przedsiębiorstwa, bardzo często zawierają tajemnice, które są prawnie chronione i zwłaszcza w branży internetowej, ale nie tylko, to jest główna siła przewagi konkurencyjnej takiego przedsiębiorstwa, no ale zakłada się, że niektóre sektory czy niektóre przedsiębiorstwa będą chciały altruistycznie tymi danymi się dzielić, no bo też wychodzi się z takiego założenia, że jak ja się podzielę tymi danymi i ktoś na tej podstawie wytworzy jakiś produkt czy usługę, to ja mogę tą, jakby to prowadzi też do dyfuzji tej innowacji, czyli ja mogę tą innowację też wdrażać u siebie, czy mogę się nią zainspirować. W związku z tym może być to, no może być to korzystne też dla tego, czy zakłada się, że jest to korzystne, są też takie badania, dla tego, który tymi danymi się dzieli. Drugim jest akt o usługach cyfrowych. To ma dotyczyć przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które działają typowo, tak tutaj uproszczenie robię duże, ale działają w internecie, tak? Czy w branżach powiązanych z internetem. No to na przykład dostawcy usług chmurowych, czy nie wiem, mediów społecznościowych, no jakby tego typu podmioty, ale to jest bardzo szerokie pojęcie i tu chodzi o trochę znormalizowanie tego rynku, czy unormowanie go, bo on jest bardzo słabo regulowany, co się wiąże z zakłóceniem konkurencji, na przykład z barierą wejścia, jest no bardzo duża bariera wejścia w wielu branżach, no jakby trudno sobie wyobrazić, że teraz my się w dwójkę tak zmawiamy i zakładamy nowego Facebooka. No, znaczy, no nie, no założyć możemy, tylko jakby prawdopodobnie ze względu właśnie na tą barierę wejścia nie osiągniemy takiego sukcesu, no to blokuje konkurencję, blokowanie konkurencji zabija innowacyjność, plus też ma oczywiście inne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego, więc ten celem tego aktu jest unormowanie. Tutaj będą też obowiązki dla małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim w zakresie różnego rodzaju sprawozdawczości, ale też świadczenia usług w sposób zgodny z prawami podstawowymi. Tu chodzi na przykład o takie rzeczy, do których już mamy informacje, czyli na przykład dyskryminacja na rynku cyfrowych, czyli nieświadczenie komuś usług, które nie jest, czy które jest jakby motywowane jakimiś pozamerytorycznymi wskaźnikami, ale tutaj komisja od razu zapowiedziała, że te obowiązki będą proporcjonalnie nakładane, czyli nie będzie czegoś takiego, że firma zatrudniająca 15 osób, nie wiem, w Polsce, czy na Litwie, czy w Luksemburgu, będzie miała takie same obowiązki jak Facebook, Ireland, który będzie podlegał pod prawo unijne. Trzeci to jest bardzo ważny i moim zdaniem jeden z takich przełomowych aktów, bardzo też żywo dyskutowany, to jest Digital Markets Act, czyli akt o rynkach cyfrowych. Jego celem jest unormowanie sytuacji takich podmiotów, które się po polsku nazywa się strażnikami dostępu, ale częściej jest używana taka nazwa gatekeeper, tak z angielskiego to nawet tak bardziej obrazowo brzmi, czyli tych właśnie monopolistów, którzy mówią, słuchaj, jeżeli chcesz być na Facebooku, to okej, my ci pozwalamy, ale musisz to robić na naszych zasadach. Nawet jeżeli te zasady są niesprawiedliwe, albo niekorzystne dla ciebie, albo blokują konkurencję, albo my mamy nad tobą taką przewagę, że ty wchodzisz z jakąś innowacyjną usługą, ale my wykorzystując różnego rodzaju narzędzia nie pozwolimy ci się rozwinąć. Tutaj okazuje się, że to tradycyjne ustawodawstwo, które jest bardzo rozwinięte w Unii Europejskiej, to jest właściwie fundament, czyli to zwalczające nieuczciwą konkurencję, trusty, kartele, zmowy cenowe, ono okazało się nie,
może nie tyle, że niewydajne, ale jakby nieodpowiadające na wyzwania cyfrowego świata, a przede wszystkim tego, że część tych podmiotów nie podlega bezpośrednio pod regulacje unijne, no i jakby z tego powodu egzekwowanie prawa jest relatywnie kłopotliwe, bo tutaj jakby nie chodzi o to, czy miałbym dochodzić sprawiedliwości w Stanach, czy w Chinach, czy nie wiem, w Chile, to równie trudne. I też no, ten efekt nie jest satysfakcjonujący dla przedsiębiorców. No i to się przekłada na to, że podmioty funkcjonujące w Europie mają gorszą sytuację i trudniej jest im konkurować wobec tych właśnie gatekeeperów, którzy najczęściej z Europy nie pochodzą. Ostatnią taką, na którą warto zwrócić uwagę, i ona jest w tych dyskusjach, ale jest tak trochę z boku, to jest dyrektywa NIS-2, bo mamy teraz dyrektywę NIS. I ona się tak ładnie nazywa: Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. W skrócie NIS, tej długiej nazwy, to chyba poza artykułami naukowymi, znaczy ja nigdy się nie słyszałem, żeby ktoś tak jakby w takich rozmowach mówił, czy na konferencjach, więc ta dyrektywa stworzyła podstawy do tego, żeby był wspólny minimalny poziom cyberbezpieczeństwa w Unii. Okazało się, ona weszła, została chwalona w 2016 roku, weszła w życie w 2018, w tym roku był, właściwie w tamtym roku się zaczął, w tym roku się zakończył przegląd tej dyrektywy i okazało się, że nie osiągnięto takich celów, jak chciano. To znaczy, każdy kraj wdrożył to trochę inaczej i w sumie to spowodowało więcej barier na jednolitym rynku cyfrowym niż doprowadziło do zniesienia tych barier, dlatego komisja powiedziała tak: potrzebujemy nowy akt, który będzie bardziej szczegółowo regulował pewne kwestie, z drugiej strony obejmie więcej sektorów, żebyśmy się czuli, no może nie tylko czuli, ale żeby to bezpieczeństwo było efektywniejsze. I tutaj od razu jest przyjęcie takiego założenia, że małe i średnie przedsiębiorstwa pod dyrektywę NIS 2 podlegać nie będą, ale komisja przewidziała wyjątki, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są dostawcami, czyli są w sieci dostawców czy usług dla podmiotów niezbędnych i podmiotów istotnych, bo taką nomenklaturą ta dyrektywa operuje, czyli takich podmiotów, nie wiem, jak elektrownie, jak firmy czy przedsiębiorstwa dostarczające ciepło systemowe, jak producenci leków czy wyrobów medycznych. I teraz ma to dotyczyć największych podmiotów, ale jeżeli jestem w sieci dostawców, to wiemy to i to jest potwierdzone też zresztą od wielu lat, ale jest wiele przykładów takiej sytuacji, że przy pomocy małe czy średnie przedsiębiorstwo było wykorzystane jako wektor ataku na duży podmiot. Dlatego nie, w niektórych sytuacjach też MŚP będą objęte tymi regulacjami. Natomiast no, dokładnie jak to będzie wyglądać, to jeszcze potrzebujemy chwilę poczekać. Toczą się cały czas dyskusje na ten temat, jak to już tak bardzo szczegółowo uregulować. No plus tutaj też oczywiście znaczenie będą miały państwa członkowskie, bo dyrektywa musi być transponowana. To jest też dyrektywa minimalnej harmonizacji, czyli muszę zrobić to minimum, które mi nakazuje Unia, ale mogę więcej. Niektórzy robią więcej.
Czy Polska zrobi więcej? No nie wiem, tutaj nie będę tutaj obstawiał, bo bardzo trudno mi powiedzieć, skoro nawet jeszcze nie mamy tej NIS-2 przyjętej. To skupmy się na tym, panie doktorze, co mamy. To znaczy, mówił pan o tym, w jaki sposób mogą być wykorzystane małe i średnie przedsiębiorstwa. Ja zapytam inaczej, jak mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa. To znaczy, jakie korzyści z tego wszystkiego, o czym pan doktor mówił, z tej cyfryzacji, z tego jednolitego rynku cyfrowego mogą mieć przedsiębiorcy? No to ja odniosę się do tych priorytetów, żebyśmy, no jeszcze, może jeszcze powiem kilka rzeczy, ale mamy no ogromną ilość środków. Najpierw powiem o superkomputerach, no bo to jest taka rzecz, superkomputer, której w małym lub średnim przedsiębiorstwie sobie nie zainstalujemy, chociażby z takiego prozaicznego powodu, że to jest bardzo duże i wymaga bardzo dużej ilości prądu. I wymaga również specyficznych pomieszczeń i personelu i tak dalej. A poza tym to jest horrendalnie drogie. Ale takie zgodnie już z rozporządzeniem przyjętym w 2018 roku budowana jest sieć w całej Europie, również w Polsce, na przykład w Poznaniu będzie, już jest superkomputer, ale będzie lepszy i szybszy, plus budowane są tak zwane autostrady internetowe, to są super szybkie połączenia między tymi superkomputerami. I teraz, na czym polega jakby ta wyjątkowość, czy jak ja mogę z tego korzystać, z tego superkomputera? No to jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo szybko liczy. No to są miliardy obliczeń na sekundę, a mamy dojść do takiego poziomu w ciągu kilku lat, że to będą biliony obliczeń na sekundę. Jeżeli to jest właściwie wstęp do kolejnej technologii, która jest na horyzoncie, jej nie ma jeszcze w zastosowaniu takim komercyjnym. To są komputery kwantowe, które też bazują na zupełnie, na zupełnie innych zasadach niż komputery analogowe. I, no i jeżeli będą komputery kwantowe komercyjnie, no to nam wykładniczo jeszcze wzrasta ilość tych obliczeń, to tutaj już no, większość raportów to jak się czyta jak dobrą fantastykę naukową, więc może faktycznie na razie jeszcze tylko zapamiętajmy, że coś takiego może jeszcze w takiej perspektywie 10-15 lat nam się w naszym życiu pojawić, a na tę chwilę mamy superkomputery i one już są. Widziałem nawet jeden osobiście, więc mogę tutaj własnym przykładem zaświadczyć, że takie coś istnieje i działa. No i jakby. Po co mi to? No nie, to pytanie, które pani zadała. No to na przykład potrzebuję przeprowadzić symulacje dotyczące konstrukcji, nie wiem, śmigła, wiatraka, wiertła, czegokolwiek. Dotychczas robiono to w taki sposób, że no albo robiono to na zwykłych komputerach, no i było to bardzo ograniczone ze względu na ilość możliwości. No albo robiono to eksperymentalnie, czyli ktoś tam, to może jeszcze są takie czasy kilkadziesiąt lat temu, ktoś tam wiercił i patrzył, czy jest OK. Tutaj możemy to zrobić szybciej, wydajniej i też korelujemy informacje, bo pracujemy na dużych zbiorach danych, korelujemy informacje, które są nieoczywiste. To dotyczy właściwie każdego, może być wykorzystane w projektowaniu wszystkiego. Czyli to są łodzie, właśnie tak jak mówię, wiatraki, systemy różnego rodzaju, połączenia, optymalizacja też różnych sieci, sekwencjonowanie białek. To jest też coraz popularniejsza metoda, że się robi. Zamiast w laboratorium testować, jakby to białko miało wyglądać, to robi się to tak na sucho, że się tak wyrażę, czyli w komputerze i komputer dobiera najbardziej optymistyczne z jakichś to oczywiście tam czynników substancje, które potem są faktycznie syntezowane już tak na żywo. To nam strasznie skraca czas i przede wszystkim bardzo dzięki temu są tańsze te wszystkie działania, ale to dotyczy takich branż jak oczywiście medycyna czy farmacja, ale też na przykład przemysł spożywczy. No tu szukamy zamienników.
kwestie takie związane jak ograniczenie ilości odpadów, głównie no też jakby osobno nam wchodzi ta dyrektywa Single Use Plastic, że już wkrótce będziemy mieli ograniczony dostęp do tych takich rzeczy jak plastikowe słomki czy plastikowe widelce i noże, które użyliśmy raz, wyrzucaliśmy, to nam zaśmiecało środowisko, szukamy nowych materiałów, więc to te kwestie związane z tworzeniem, projektowaniem produktów, ale też usług. Do tego superkomputery, bo szybko liczą, są świetne, jeżeli chodzi o analizowanie wielkich zbiorów danych, wielkich baz danych. I tutaj też wspomniałem o tych nieoczywistych korelacjach. To no, najczęściej przywoływane są przykłady w opiece zdrowotnej, że wyłapuje się na przykład nieoczywiste interakcje między lekami albo między lekami a jedzeniem, których nie można wyłapać. No, jakby człowiek nie widzi tego ze względu na swoje ograniczenia poznawcze, a komputer to, biorąc tam zaawansowaną statystykę, robi, rozwija się też to. To powiem o tym, może być to zaskoczenie dla niektórych, ale rozwija się cały dział takiej wiedzy naukowej, który się nazywa humanistyka cyfrowa. Dotychczas no, humaniści się akurat z cyfryzacją nijak kojarzyli, a tutaj niespodzianka, bo bardzo mocno wchodzą, czyli analizowanie różnego rodzaju wytworów człowieka, to obrazów na przykład, sztuki, wyłapywanie trendów. Też wracając do tej big data, czyli takie rzeczy jak zachowania konsumenckie, trendy rynkowe i tak dalej. Więc tutaj będzie to no, potencjalnie no, bardzo wiele możliwości do wykorzystania. I to co chce Komisja Europejska zrobić, to stworzyć tą infrastrukturę, wykształcić bardzo wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą świadczyć usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bo zakłada się, że no, osoba obsługująca superkomputer nie musi, czy nie powinna być pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego, no bo no, co ona tam będzie robić, ale ma działać na zlecenie takiego przedsiębiorstwa i ponieważ powstaje to przy pomocy pieniędzy publicznych, to powinno być relatywnie tańsze niż zwykła usługa komercyjna. No plus przede wszystkim będzie dostępne, bo ta sieć superkomputerów jest relatywnie gęsta, czyli jest ich sporo, a nie że jeden gdzieś tam sobie stoi. Sztuczna inteligencja, czyli to, o czym mówiłem, że teraz jest tak najwięcej tych głośno jest, na pewno każdy słyszał i każdy gdzieś tam sobie próbuje wyrobić opinię na ten temat. No to No jest to taki jest. medialny temat, to na pewno medialny temat, Tak. sztuczna inteligencja, tak. Tak, jest to bardzo medialne i starszym osobom to się może kojarzyć z Terminatorami albo z łowcą androidów, albo jeszcze z Lemem, nie? Natomiast no, praktyka jest taka, że mamy codziennie do czynienia ze sztuczną inteligencją, bo no, najprostsza rzecz, jeżeli dostajemy jakiekolwiek podpowiedzi, albo ktoś się odpala, którykolwiek, no to już tak przysłowiowy Facebook i pokazują mu się reklamy, no to one są oparte na systemie sztucznej inteligencji. To nie jest tak, że przecież siedzi tam jakiś pracownik i klika, jaką nam reklamę wyświetlić, albo to też również nie jest przypadkowe, nie? Tutaj ma zastosowanie taki algorytm, który się nazywa klasyfikator najbliższych sąsiadów, czyli tworzy się mój profil konsumencki i patrzy się, jak się ludzie bardzo podobni do mnie zachowywali. No i analizujemy masę danych i na tej podstawie my możemy przewidywać zachowania i też oferować lepsze usługi. No i to będzie miało ogromne znaczenie, czy ma już teraz ogromne znaczenie w takich branżach jak sprzedaż, ale też logistyka, to jest optymalizowanie sieci połączeń,
wstęp do samochodów autonomicznych, które muszą same podejmować decyzje, czy w ogóle pojazdów autonomicznych. Kwestie związane z, bardzo mocno się to rozwija w służbie zdrowia. Niesamowity jest postęp, który też został przyspieszony pandemią, ale już przed pandemią widać było pierwsze, no, czy nawet nie pierwsze, już takie poważne sygnały, że to przyspieszy, czyli na przykład algorytmy, które na podstawie analizy badań stawiają diagnozę. No i to bardzo przyspiesza pracę personelu medycznego. No to też było widać, jak to działa. No przy telemedycynie i tak nas lekarz nie zbada, nie będzie badania przedmiotowego, no więc łatwo jest to zastępowalne przez połączenie trzech algorytmów, czyli jeden rozpoznaje mowę na przykład, drugi sobie koreluje te rzeczy, a trzeci stawia diagnozę. I tutaj mamy takie połączenie i niesamowicie rozwijająca się branża. To, na co stawia Unia Europejska, i to jest taki ewenement, można powiedzieć, to jest, że sztuczna inteligencja, która ma być w Europie, to ma być odpowiedzialna sztuczna inteligencja, czyli też etyczna. Bo no mamy no różnego rodzaju doniesienia o tym, że no nie wszystko, co się dzieje w ramach rozwoju tej branży, jest korzystne dla mnie jako obywatela czy po prostu człowieka. Tutaj szczególnie ciekawe dyskusje toczą się na temat zastosowania sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości, czyli wsparcia sędziów. No bardzo, bardzo gorące dyskusje, nie? No bo z jednej strony się mówi, że algorytm nie będzie bezstronny. No tutaj badania mówią, że to wcale nie jest takie oczywiste i nasze uprzedzenia przenoszą się też na algorytmy, zwłaszcza te, które rozpoznają obrazy. Nie, oczywiście nieświadomie, tutaj nikt nie mówi o tym, że ktoś to robi celowo, nie? To po prostu no, tak się stało, ten dłuższy proces, o którym może teraz nie będę mówił, no, ale z drugiej strony mówi się, że ten algorytm może, wymierzając sprawiedliwość, nie wziąć pod uwagę różnego rodzaju ich czynników humanitarnych, nie? Zwłaszcza ważne to jest w prawie karnym. Jak będzie, no zobaczymy, dyskusja naprawdę żywiołowa i jedni i drudzy mają swoje ważkie argumenty, też takie, że to po prostu działa szybko i działa 24 godziny na dobę, więc jakby jeżeli chodzi o rozstrzyganie sporów sądowych, bo to, żeby była jasność, to nie jest polski problem tylko to są kraje takie jak Włochy, gdzie ten system działa dużo gorzej, te spory jeszcze dłużej są rozstrzygane i to, no to jest po prostu problem każdego właściwie państwa, no bo im chcemy mieć system taki gwarantujący prawa, to tym to wszystko będzie dłużej trwało. Oczywiście, chociaż to dosyć rzeczywiście ciekawe, odważne takie przeniesienie na mechanizm sztucznej inteligencji czy na algorytmy podejmowania decyzji w tych sprawach sądowych. To bardzo ciekawy wątek. Warto patrzeć, w którą to stronę się będzie rozwijało. A taki temat jak cyberbezpieczeństwo, mówił Pan o tym. W jaki sposób w tym, myślę, że tutaj sporo też jest do wykorzystania, jeśli chodzi o przedsiębiorców małych i średnich. No tak, no punkt wyjścia w cyberbezpieczeństwie jest taki, że jeżeli jestem podłączony do internetu, to potencjalnie będę ofiarą cyberataku. To jakby, jeżeli nie chcę być ofiarą cyberataku, to muszę się wylogować ze wszystkiego, co jest związane z internetem, wtedy nie będę, aczkolwiek muszę powiedzieć, że są doniesienia, że da się włamać do komputera, który do internetu podłączony nie jest.
To jest, no na razie powiedzmy sobie ciekawostka naukowa i raczej wywiady się tym zajmują, ale doniesienie to no, tak poruszyło światek cyberbezpieczeństwa w tamtym roku, że taka tutaj jest ewentualność, że przyjmijmy to na razie jako ciekawostkę. No i jeżeli jestem podłączony do internetu, potencjalnie mogę zostać zaatakowany. Głównie cyberprzestępcy no, działają z chęci zysku. Oczywiście tutaj ta kwestia kryminalistyczna się nie zmieniła jakoś. Jakby tu, środki są inne, ale motywacja kogoś, kto się kiedyś włamywał do kiosku, a teraz robi atak typu ransomware, jest podobna. Tylko że w internecie dochodzą nam jeszcze różnego rodzaju inne zagrożenia, czyli jakby źródłem są inne zagrożenia, to są na przykład wywiady obcych państw i grupy hakerskie z tym związane, taka grupa osób, którzy się nazywają haktywiści, czyli działający dla dobra wspólnego, nie? I robią, na przykład chcą zwrócić uwagę na jakąś akcję, robią jakiś atak albo wykradają jakieś dane, je publikują, to cała ta na przykład operacja związana z WikiLeaks, nie? Więc tutaj mamy więcej zagrożeń, czy więcej możliwych potencjalnych źródeł, gdzie my jako przedsiębiorstwo jesteśmy, czy możemy być podmiotem potencjalnego ataku. No i tutaj trzeba też oczywiście pamiętać o tym, że ja mogę jako mały czy średni przedsiębiorca być zaatakowany po to, że ja jestem celem, ale też może być to, że ja jestem właśnie tym wektorem, czyli przeze mnie atakujemy kogoś. Tutaj warto jakby takie dwie informacje, jak bardzo to jest istotne. No, po pierwsze, paradoksalnie trochę, z drugiej strony, jak się tak przyjrzeć tej sprawie, to jest to oczywiste, nastąpił mamy coś takiego jak efekt COVID-19 w cyberbezpieczeństwie, czyli ponieważ wszyscy, czy wielu z nas przeniosło się do sieci, to aktywność hakerów wzrosła kilku lub kilkunastukrotnie. No bo oni zauważyli, że to jest świetny moment, plus pojawiła się duża rzesza użytkowników o mniejszych kompetencjach cyfrowych, których sytuacja zmusiła po prostu do tego, żeby się do sieci przenieść. No i druga rzecz to są kwestie związane z tym, że ataki dotyczą nie tylko ogromnych firm dysponujących ogromnymi zasobami, bo mieliśmy na przykład taką słynny atak na jedną z największych, czy największą właściwie na świecie firmę logistyczną i ona przez kilka tygodni miała problem ze świadczeniem swoich usług, co się przełożyło na to, że wielu przedsiębiorców po prostu nie mogło produkować, bo nie dopływały statki z kontenerami na czas, albo samochody nie dojeżdżały. Ale dotyczy też to małych i średnich przedsiębiorców i tutaj mamy z takich ostatnich bardzo głośnych ataków, to jest coś, co się, to jest z marca 2021 roku, w sensie odkryto to odrobinę wcześniej, ale ten atak już trwał kilka miesięcy. To jest jeden z największych ataków, nazywa się SolarGate i w ramach niego na tę chwilę wiemy, że zainfekowano co najmniej 16 tysięcy systemów informatycznych i to oprócz największych firm z listy Fortune 500, 400 z nich jest niezainfekowanych, to bardzo wiele, głównie amerykańskich i europejskich organów administracji publicznej, no wyciekły dane na przykład amerykańskiego Departamentu Stanu, nie. Na razie jest taka informacja, że stały za tym grupy powiązane z rosyjskim wywiadem. No, jak, nie wiem, nie, nie wiem co jakby jak to się dalej skończy, ale Amerykanie się odgrażają bardzo, bardzo mocno, no bo sami jeszcze nie wiedzą, do czego ci ludzie dotarli. To jest ogromna operacja. Szacuje się, że
Ponad 1000 osób było w nią zaangażowane i też dotknęła bardzo wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy działali w takich kluczowych usługach, czyli byli właśnie podwykonawcami dla wojska, czy działali w takich sektorach jak elektronika, no jakieś tam związane z nowymi technologiami. No i tu wykradziono im przede wszystkim know-how. Nie wiadomo, co się z tym dzieje, nie? Jakby to też jest problem, że jest problem związany z siecią, że dane, które raz wyciekły, mogą się ujawnić dopiero za jakiś czas. No, i tutaj bardzo mocne jest taka chęć i cel i różne działania Unii Europejskiej, żeby podnieść tą odporność cyfrową, że nie da się zbudować jednolitego rynku cyfrowego, jeżeli my jako przedsiębiorcy i my jako konsumenci czy obywatele nie będziemy przekonani, że bezpieczne jest korzystanie z tego rynku. Powiedział Pan, mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja jest takim medialnym tematem. Mam wrażenie, że kolejnym takim medialnym tematem jest tak zwany internet rzeczy. Ale znów tutaj wydaje mi się, że to jest taki wątek, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy. Mylę się, czy nie? Nie, no to już nawet korzystają prawdopodobnie, bo internet rzeczy to jest to jest taki buzzword, takie bardzo pojemne słowo. No, generalnie w najprościej to wytłumaczyć, że to jest coś fizycznego, to jest jakby ważna rzecz jakaś, która jest podłączona do internetu. Do tego musi mieć swój unikalny adres IP, żeby była w tym internecie identyfikowalna. Jak mamy te dwie relatywnie łatwe do spełnienia przesłanki, to właśnie nam powstaje internet rzeczy. No i co tym internetem rzeczy na przykład jest? No to od takich opasek, które wiele osób nosi, tych takich fitnessowych, do biegania, które puls mierzą i podają nam tutaj jakieś fajne informacje, przez różnego rodzaju zdalne urządzenia medyczne, takie, nie wiem, jak KTG, które jeszcze do niedawna to badanie można było wykonać tylko w gabinecie lekarskim, tylko w określonych godzinach, a teraz można sobie po prostu za niewielkie pieniądze wynająć i możemy się monitorować 24 godziny na dobę, jak mamy taką ochotę. Przesyła to informację przez internet do lekarza czy do systemu sztucznej inteligencji i tam sobie ktoś, algorytm analizuje i dzięki temu można zapobiec różnego rodzaju pogorszeniu stanu zdrowia. No takie rzeczy jak zautomatyzowane linie produkcyjne, jak usprawnienia logistyczne, to znaczy, bo internet rzeczy opiera się też nie tylko na komunikacji przez internet jako sieć, ale też na przykład na komunikacji radiowej, czyli te wszystkie chipy RFID, i które są bardzo mocno wykorzystywane w logistyce, no bo pozwalają nam bardzo łatwo ustalić, gdzie się znajduje jakaś skrzynka albo kontener na przykład, który sobie płynie do mnie i chce się dowiedzieć, gdzie akurat jest. No to też jest związane z monitorowaniem łańcucha dostaw. Super ważna rzecz na przykład przy pozyskiwaniu surowców z obszarów takich wrażliwych, bo metale ziem rzadkich czasami, czy na przykład kobalt na przykład, pozyskiwany jest głównie z Demokratycznej Republiki Kongo, które, jak wiemy, no jest krajem od wielu lat ogarnięty taką brutalną wojną domową. No i teraz chodzi o to, żeby nie kupować surowca od osób, które są zaangażowane albo wspierają, czy są przeciwne procesowi pokojowemu. No plus takie rzeczy dosyć trywialne, jak dane o dostawcach czy klientach. Zbieramy sobie te wszystkie. No, istotą internetu rzeczy, oprócz tego, że czasami może być to fajna zabawa albo fajny gadżet, to przede wszystkim jest zbieranie danych. One same tworzą dane, same je generują, zbierają je z zewnątrz, no i są jakby to co, jak już nazbierają tych danych,
to tutaj mamy połączenie właśnie z algorytmami sztucznej inteligencji, które te dane analizują i dają nam jakieś wyniki. Ale tak jak mówiłem, nie da się, nie będzie działał algorytm sztucznej inteligencji bez danych, a najlepiej dane pozyskać znaczy może nie najlepiej, ale to jest świetne źródło, to jest internet rzeczy. No żeby tak zobrazować, bo można sobie pomyśleć, że to jest jakaś taka fantastyczna technologia, ale na tę chwilę, na rok 2021 ocenia się, że tych urządzeń jest od 20 do 25 miliardów. I to są relatywnie takie szacunki wiarygodne, dlatego że ponieważ każdy z tych urządzeń ma swój własny adres IP, to można w jakimś oczywiście przybliżeniu ustalić, ile tych urządzeń jest. No to mamy już teraz tych urządzeń dwuipółkrotnie więcej, czy na jednego człowieka na planecie przypada 2,5 takiego urządzenia. No i wiemy, że to takie są prognozy, że to będzie wzrastać. Więc jak może z tego skorzystać przedsiębiorca? No po pierwsze, sam może zaprojektować takie urządzenie, relatywnie prosta rzecz, no ale nie każdy jakby działa w tej branży, więc może próbować też wykorzystywać te urządzenia do świadczenia swoich usług albo do optymalizacji swoich usług. I tutaj no, tylko wyobraźnia właściwie nas ogranicza na tę chwilę. Mówił Pan o tych superkomputerach, a komputery kwantowe, czy one też są w jakiś sposób na wyciągnięcie ręki, czy dostępne, czy mogą jakoś usprawniać działanie małych i średnich przedsiębiorstw? No, w takim czasie 5 lat raczej nie, raczej to będzie ciekawostka taka naukowa. Oczywiście no dużo się o tym mówi, bo zwłaszcza w świecie naukowym, bo na to się granty wyciąga fajnie i to takie jest, no też wiemy, że za chwilę to po prostu no, czekamy na przełom też w tej technologii. Dużo się mówiło o tym, że już pierwsze są, znaczy są jakieś rozwiązania, ale one są jeszcze relatywnie niefunkcjonalne. Na pewno nie takie, żeby je wdrażać do gospodarki. Natomiast to, co się pojawia i to, co wiemy na przykład, i to jest no, dziedziną rozwijaną w nauce, ale ona będzie miała wkrótce już bezpośrednie przełożenie na gospodarkę, to jest kryptografia kwantowa. No bo jak powstanie komputer kwantowy, to szyfry, których używamy teraz, one staną się bezużyteczne. No i informacje, które teraz są bardzo trudno złamać, czy dostać się do takiej informacji, no to będzie trwało, nie wiem, kilka dni czy kilka godzin. Przełamanie obecnych czy najpopularniejszych algorytmów szyfrujących, nie? No to zastanawiamy się, czy kryptografowie zastanawiają się, jak zrobić tak, żeby już teraz próbować szyfrować pod kątem tego, że kiedyś te komputery kwantowe powstaną. No i to jest raczej perspektywa 10 do 15 lat niż 5. No ale może też tak być, no bo my jesteśmy na tym samym mniej więcej etapie z komputerami kwantowymi, jak byliśmy w 1946 roku, jak był ENIAC, ten pierwszy superkomputer, który się pokazuje czasami na YouTube, można czy w telewizji, taki wielki, ogromny, takie pudło, można powiedzieć, no to mniej więcej ten sam etap. No i potem trwało to 20 czy 30 lat, zanim powstały mikrokomputery, potem miniaturyzacja procesorów i tak dalej, więc no nie możemy wykluczyć, że ten okres będzie dłuższy. No optymistycznie zakłada się 10 do 15 lat. Jak będzie, to pewnie jeszcze zobaczymy, a natomiast na tę chwilę to bym nie nastawiał się jako mały czy średni przedsiębiorca, że w okresie programu Europa Cyfrowa skorzystam z komputera kwantowego. Na pewno będę mógł skorzystać z superkomputera, a z kwantowego no to jeszcze troszkę. Spokojnie. To na podsumowanie, panie doktorze, dwie rzeczy, które się trochę łączą, to znaczy takie podwyższone umiejętności cyfrowe, czy zaawansowane umiejętności cyfrowe, na ile to jest
coś, w czym się mogą odnaleźć mali i średni przedsiębiorcy. I może nie umiejętności, ale wiedza. Gdzie tej wiedzy szukać? Gdzie szukać informacji o tym wszystkim, o czym dzisiaj pan doktor mówi? To druga część pytania, bo najpierw o tych umiejętnościach. No, będzie dosyć sporo środków finansowych na podnoszenie tych kompetencji. No, założenie jest takie, że to jest tak dynamicznie rozwijająca się branża, że no, jakby trzeba uczyć się przez całe życie. Nie ma osoby, która wynosząc wiedzę ze szkoły, nawet gdyby tą szkołę kończyła teraz, może powiedzieć, że moje kompetencje cyfrowe są aktualne już, nie wiem, przez najbliższe 15 lat, no bo to są te takie rzeczy jak korzystanie z programów graficznych, wchodzą nowe funkcje, to się zmienia, no to jakby ja muszę, jeżeli mi to jest potrzebne, muszę po prostu się tego nauczyć. Nie zawsze mam przestrzeń, nie zawsze mogę, więc jakby zakłada się, że tutaj będzie bardzo, bardzo szerokie wsparcie różnego rodzaju, bo to nie tylko będą kursy stacjonarne czy zdalne, ale też materiały do nauki zdalnej, różnego rodzaju learningi, to jak teraz no, mocno młodzież się uczy, czyli poradnikowe filmiki na YouTubie. No, to się okazuje być świetnym w ogóle, świetną formą nauki i uzupełniające tego, co się dowiaduje w szkole. No wiadomo, że edukacja formalna zawsze będzie miała ten problem, że no jakby musi nadążyć za zmianami, a ponieważ jest formalna, no to coś trzeba zmienić, a tutaj jakby staramy się przejść do tego, co też Unia od wielu lat promuje, czyli edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Jest cała agenda europejskich ram kompetencji cyfrowych dla obywateli, w jej ramach się będziemy poruszać i tutaj będzie to, będą, ja mogę z tego skorzystać jako obywatel, ale też będą specjalne rzeczy przeznaczone dla przedsiębiorców i to z określonych branż, ale też jakby generalnie, no bo na przykład zaawansowane korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych może się przydać w każdej branży, nawet prawnikom się okazuje. Ja na przykład osobiście to powiem, że tutaj no, do niedawna moje kompetencje nie były najlepsze w tej kwestii, ale potrzebowałem czegoś do jednej sprawy, musiałem się nauczyć i okazało się, że Excel tutaj będzie najlepszym narzędziem. No, trzeba było różne wyliczenia robić i z pewnym bólem nabywałem tej wiedzy, ale się udało. Natomiast gdzie poszukiwać? Przede wszystkim portal funduszy europejskich, czyli fundusze europejskie gov.pl. Tam to jest takie bardzo wiarygodne i zintegrowane źródło wiedzy. Jako taką pierwszą rzecz bym na pewno odsyłał, tam będzie opisany program Cyfrowa Europa. Zresztą też inne programy, bo to nie jest tak, że my kończymy, że jakby to jest jedyne źródło finansowania, też są inne źródła i też warto sobie rozejrzeć, bo można z kilku skorzystać też nie jest wykluczone w innych programach finansowania podnoszenia różnego rodzaju kompetencji cyfrowych, ale ten akurat jest typowo skierowany na to zagadnienie. W przypadku takich projektów bardziej badawczych, czyli tam na przykład, gdzie można by korzystać z superkomputera, to jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych. Oni się na tym skupiają, też bardzo pomocne i wiarygodne źródło. A jeżeli szukamy informacji o samym rynku cyfrowym i tym, co robi komisja, jak się zmienia prawo, jakie są priorytety, strategie, to warto skorzystać z portalu Komisji Europejskiej o jednolitym rynku cyfrowym. On jest po polsku i czasami są niewielkie, kilkudniowe, jeżeli chodzi o akty prawne, opóźnienia w tłumaczeniu, ale no, to tutaj mówimy o projektach, a nie o już prawie obowiązującym, bo ono zawsze jest w języku narodowym, który jest używany w państwie członkowskim, więc tutaj się nie ma co bać czy przejmować, ale jeżeli ktoś by chciał zobaczyć
co się będzie działo, być może coś zmiany regulacji w jego branży, albo ktoś myśli o zmianie, to bardzo, bardzo polecam ten portal. Bardzo dużo ciekawych informacji można sobie z niego wyciągnąć. Kiedy pan powiedział, panie doktorze, o tym oglądaniu filmików czy uczeniu się z różnych filmów, to ja się cieszę, że my się tym filmem szkoleniowym wpisaliśmy w ten trend. Pięknie panu dziękuję za te wszystkie informacje, za wiedzę. Pan doktor Jarosław Gresser był naszym dzisiejszym ekspertem. Dziękuję, panie doktorze. Do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję A ja jeszcze bardzo. przypomnę, że dziękuję, do zobaczenia. Przypomnę tylko, że nasz film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network Szkoła dla Eksportera i zapraszamy Państwa oczywiście bardzo serdecznie do obejrzenia również pozostałych filmów, które dla Państwa przygotowaliśmy, a więc do zobaczenia.